Park Narodowy Waszlowani, znajdujący się w południowo-wschodniej Gruzji, to aż ponad 8,5 tysiąca hektarów terenu, założone w 1935 roku, by zabezpieczyć unikalny las w tym regionie i słynie ze swojego wyjątkowego krajobrazu, pustyni, stepowej roślinności i liściastych lasów. Autem da się przejechać, ale trzeba uważać na liczne klify, kaniony, skały, błoto i glinę. Ze zwierząt, które tu żyją, to m.in. lamparty, hieny, niedźwiedzie, wilki, rysie, żubr, bób, kurwa, łoś, lis, wilk, kuna, dzikie, liczne węże, sępy i bardzo rzadki bocian czarny. Z innych atrakcji nad rzeką Alazani można popływać łodzią, a także mega atrakcja, rajd konny po parku. My naszą trasę zaczynamy od miasteczka Sigynagi, znanego z wysokich murów obronnych, produkcji wina i dywanów. Mury dookoła. Dziwne, bo tam nie ma już jakby budynku. Nie wiem, czym akurat tam budowali te mury tak daleko. Im większe mury, tym więcej trzeba ludzi, żeby to obstawić. Kiedyś było 4 km tych murów. Czy nie zostało do dziś. Do dzisiejszego dnia aż 4 km, ale już jest spory kawałek przejść. Na tle widać góry. Gruziński chleb w kartce z Xeru. Jedziemy dalej do St. Elia Mountain z małym klasztorem. Mamy jakieś jezioro po lewej, zielone jak w Irlandii, tylko cieplej i słońce jest. Jakiś klasztor, dopiero z tyłu jak się tu przyjdzie, to go widać, nie widać go z poziomu parkingu. Całkiem fajne, ale mają widoki z tego. Dobra, jest droga. Z tyłu prowadzi. I tak, widok, ja, na bogato. Bezkresne pola. Znaczy nie pola, łąki, bezkresne łąki. O. 5 lwów, na szczęście. Drzwi są otwarte. Mały, ale solidny. Ja zaraz tam wejdę. Idę, Nikola idzie za mną. Tam widzę duże stado owiec. To jest jedna, dwa, trzy, cztery cywilizacyjne budynki. W zasięgu wzroku. Te góry już trochę chmury przesłaniają. Dobra, idę dalej. No, tu zaraz wrócę. To co Nikola lubi najbardziej, czyli dzwonić nieleganie w dzwony. Dobra, idę dalej. O, tu chyba można wejść. No, jest otwarte, ale dobra, nie będę tam komuś chodził. Tam jest jakaś drabina, można ewentualnie wejść tam na szczyt. Tu jest coś, co lubisz najbardziej. Słucham? Hmm? Tak. Niepilnowane. A dobra, to tam jeszcze widzę piąty i szósty. W zasięgu wzroku widzę 6 budynków cywilizacyjnych. Dwoje ludzi. W ogóle pachnie woskiem. Dobra, jestem na samej górze, da się tu wejść. Wejście nie jest jakieś technicznie trudne, ale trochę niebezpieczne. Nie ma żadnych zabezpieczeń. Skały są trochę wyślizgane. Widać jaką tą miejscowość, gdzie byliśmy. Jest stacja Gulfa tam, także można zatankować normalne paliwo. Bo na takich podrzędnych stacjach to ciągle jest chrzczone. Jak to siedzie do parku narodowego, to trzeba mieć przepustkę policji, przepustkę biura turystycznego. Tam nie ma zasięgu nigdzie, więc trzeba napisać, gdzie się jedzie i dobrze, żeby zatankować jakieś normalne paliwo. No to widok jest stąd 360 stopni. Totalnie bezwiecznie, spoko, można by dronem tu latać. Akurat zapomniałem. Ale genialne, ale zielono. Prawda się wydaje jak na końcu świata. Jest kilka budynków ludzkich. Nie słychać ani jednego auta. Słyszę tylko muchy i wiatr. Dużo maków. Jest tu trochę jaszczurek też. Gruziński chleb w kartce z Xeru. Jedziemy dalej. Teren samego parku jest
bardzo rozległy i nie ma tam zasięgu. Trzeba się zaopatrzyć w mapy offline, na telefon i to najlepiej nie jedną lub w ogóle fizyczną mapę. My mieliśmy aż trzy aplikacje, Navigator, Maps Me, Google Maps Offline, a i tak gubiliśmy drogę. A wynika to z tego, że drogi się zmieniają, zapadają lub w ogóle są czymś zablokowane, na przykład 3-metrowym wałem ziemi i trzeba je ominać po niewyznaczonej drodze, co jest bardzo trudne, szczególnie w nocy. Przed wyruszeniem należy udać się do punktu informacji turystycznej, mówią po angielsku, oraz na posterunek Straży Granicznej, nie mówią po angielsku. Adresy w opisie, aby zostawić im nasz plan podróży na wypadek, jakby nas mieli szukać czy coś takiego. Teren jest tak bardzo ludzko pusty, że nie wyobrażam sobie, gdyby ktoś miał mnie tam znaleźć w razie wariata, czy trzeba sobie radzić samemu. Zasięgu nie ma, więc jedzenie na 3 dni, woda, paliwo na full, gruziński sklep i jedziemy. Droga jest mocno dziurawa, samą trasę po parku można zrobić ponad 500 km. Jedziemy Subaru Foresterem 4x4, prędkości są od 5 km na godzinę do 60 km na godzinę. Zależy jak bardzo nie zależy ci na kaucji na samochód, to tak wybierasz prędkość. Po drodze mijamy zaporę wodną i dojeżdżamy do głównego naszego punktu, czyli błotnych wulkanów, czyli terenów roponośni. To jest błotne wulkany? To ta erupcja to była nawet dzisiaj. O, bulgocze coś faktycznie. Słabo by było, jakby teraz nie odpalił. O, tam dużo bulgoczy. Jedziemy dalej. W jednym miejscu prawie zakopaliśmy się około 100 km od cywilizacji. Bardzo ryzykowne, udało się wyjechać, ale potem i tak popełniliśmy drugi błąd, bo pojechaliśmy w stronę deszczu. Jazda po błocie dla Subaru to wada na mundur. Droga się wyrównuje, można cisnąć 70 do 100 na godzinę, aż wpadliśmy w ginę. Skleiło nam koło i się zakopaliśmy. Marcin, powiedz coś dla potomnych, jakby to już zostało tylko na telefonie i jakbyśmy nie dotarli. Generalnie przekazałem bratu hasło do konta giełdowego. Czego? Konta giełdowego, to jest dla potomnych. No. Mam pomysł? Może to ładnie słowo obrać. To ubieraj. Marcin, dużo swojego życia, lepiej niż niektórzy stało. No i elegancko. A co to ma dać potomnym? Niech też tak korzystają, tak? Chyba nie, w domu nie ma sensu. O, lepiej chodzić po polu w Gruzji. Życie nie ma sensu. O! Ale chyba próbować życia wyciągnąć to też. Kilka kamieni z pola. O właśnie, trzeba zobaczyć jakie kamienie. Ty, bo mi się chyba buty rozwiązują. Kiedy już mieliśmy nocować w aucie, znaleźliśmy lokalnego farmera, który zaoferował nam nocnek u siebie, a następnego dnia wyciągnął nas z traktora. Teraz jedziemy w traktorze. Generalnie park jest niesamowicie piękny. Jak ktoś szuka odosobnienia natury, ciszy i przyrody, to jest idealne miejsce.